Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Kroksa, to jest, moi drodzy, No Man's Sky i pewne rozwiązanie okoliczności, o których było ostatnio, a mianowicie jaja wszystkie szelakie, kurde, będzie dużo o jajcach. Ale nie o moich, nie o waszych, tylko o tych, które są tutaj w grze. Moi drodzy, warto przyzwać sobie anomalię. Polecę do tej anomalii, wlecę wręcz do niej. No i będziemy próbować. Będziemy próbować, moi drodzy, tego, co spróbowaliśmy w ostatnim odcinku, a mianowicie złapaliśmy zwierzaka, no i on powinien mieć już jajco, nie? Już powinien wykluć, albo Zdzisław, ja mam nadzieję, że jestem w ogóle na dobrym koncie. Mam nadzieję, że to jest Zdzisław. Co to było w ogóle? Przepraszam bardzo, halo. Co to było? Zdzisław, dzień dobry Zdzisław. Co tam u ciebie, Zdzisiu? Wszystko w porządku? Ja cię przywołam może, co? Będzie tak łatwiej, będzie wygodniej. Cześć, Dziuniu, co tam, kochany? Wszystko w porządku. Gdzie leziesz? Chodź tu. Chodź tu, czy ja mogę do ciebie wejść? Zdzisław, delikatnie poklep. Dobrze. Nieodpowiedni klimat. Słuchajcie, to żeby wzbudzić jajo, musimy polecieć na jakąś planetę. No dobra, to ja wsiadam do swojego ekspoeła i w tym ekspoeu będę leciał gdzieś na jakąś planetę, wiecie? Ja nie wiem, co on lubi. On lubi zimną chyba planetę. Tak mi się wydaje, że on jest zimnolubny. Tak, nie wiem, tak pamiętam, że go chyba na zimnolubnej planecie złapałem. No to na tą zimnolubną planetę, czy na tą zimną planetę, bo on jest zimnolubny, nie planeta, na tą zimnolubną planetę wrócę i tutaj postaram wykluć to jajo, które on tam zniósł. No Zdzisiu był odważny. Pamiętajcie, że jajco, o właśnie, twój towarzysz jest gotów do zniesienia jaja, wejdź w interakcję z towarzyszem, bla, 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 bla. Moi drodzy, mam nadzieję, że bez instrukcji dam radę wykluć jajo. Tu przy okazji mamy coś tutaj. Tutaj mamy, możemy sobie tu wylądować, wczytują się tekstury i wszystkie inne kontury, więc mogą być małe lagi. Okej. I teraz tak, moi drodzy, Zdzisiu, który ma jajo w sobie, musi zostać przywołany. Halo, Zdzisieńku, czekaj, gdzie ty jesteś, Zdzisiu? Ty tutaj jesteś, prawda? Cześć, Zdziśku, pokaż mnie, co tam, pan cię tutaj wszystko zrobi, daj smakołyk, elegancko, ulepszy i wzbudź jajo, zobaczmy, co się dzieje. Znosi jajo. Patrzcie. Okej. O Jezus, udane jajo. Dobrze, ja chciałem do niego strzelić. Zdzisiu, kiedy szczęśliwy jesteś. Dobrze, wzbudź jajo, czyli jest kolejne, moi drodzy, w drodze. Okej, no i przyjrzyjmy się Zdzisławowi w ogóle, bo teraz zrobimy coś, co chciałem zrobić. Mianowicie, Zdzisław ma różowe skrzydełka, jest taki, jakiś taki niemrawy jest, no jest ufny chłopak, ufny, ale my chcemy zmodyfikować jego potomka. To jest dziwna sprawa, tutaj wszystko się dzieje, że tak powiem, swoimi torami idzie i musimy to sprawdzić, znaczy ja to muszę sprawdzić, bo jestem ciekaw, jak można modyfikować jajca od tych wszystkich zwierzaków, bo można tutaj robić naprawdę jakieś posrane konfiguracje, z którymi później będziecie mogli sobie jakoś, nie wiem... No będą mogły być waszymi towarzyszami, jakkolwiek to brzmi, w ogóle to już brzmi absurdalnie, gdy mówię, że Zdzisław zniósł jajo, nie? Każdego Zdzisława, który teraz ogląda ten film, ja bardzo, bardzo przepraszam, ja nie chciałem tego zrobić, ale dobra, mniejsza o to. Moi drodzy, pamiętacie, jak pokazywałem wam w ostatnim odcinku, że tam jest taki, nie pamiętam, jak to się nazywało, fabrykator jajców? Coś takiego. Dobra, Zdzisia sobie przywoływać. Albo dobra, Zdzisia nie będziemy przywoływać. O, tam coś jest. Coś takiego jest. Sekwencer jaj. Sekwencer jaj. No dobra, niech będzie. No, ja nie pamiętam, co ja robiłem. Nie pamiętam, jak to nazywam. Ty masz brzydkiego zwierzaczka. Ja mam ładniejszego. Dobrze, sekwencer jaj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I teraz mamy jajo towarzysza. Zapłodnione jajo gotowe do wyklucia za 23 godziny. Przetwórz w sekwencerze jaj na kosmicznej anomalii, aby przesekwencjonować materiał genetyczny. Skany wskazują, że istota w środku ma potencjał genetyczny na to, by być duże i oddane. Dobra, włóżmy to jajco. Jajco się pojawia tutaj. I teraz tak, hormon wzrostu. Co my tutaj możemy dać? O nie, pugneum na przykład nie jest dobry. Widzicie, pojawił się taki znacznik w dół. A węgiel? O, węgiel jest, węgiel dobry. Dawka, może ja nie mam więcej węgla? Kombinezon, gdzie jest więcej skoncentrowa... Halo...
No dobra, czyli tutaj bardzo jest istotne to, co wsadzamy. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, a jeżeli tlen wsadzimy, dobra, wsadziliśmy dawkę 100% i 145 tlenu. Rozszczepiacz genów, odziedziczony, anatomia. Co tutaj warto by było dać? No to jest druga zastanawiająca kwestia. Niestabilny. Jesus Christ, zrobimy jakiegoś świra po prostu. Niestabilny. A co to będzie oznaczało, jakbyśmy mu dali na przykład kadm? Też jest niestabilny. Czy będzie tu jakikolwiek inny znacznik? Poczekajcie, będę kombinował. Aktywowana miedź, a może jakiś metal szlachetny, srebro, nic. A złoto, czy ja mam złoto gdzieś? Uran, kurde, ty. Uranem go. Dobra, ty dawaj uranem go. Zabarwienie. No i teraz bardzo ważne, jaki by był. Tamten był nieco taki czerwonawy, to my damy amoniak, niech będzie zielony. Kalibrator neuronowy. I tutaj z poradników, które gdzieś tam sobie obejrzałem, ale też nie chciałem się jakoś mocno nimi kierować, nie? Tutaj bardzo istotne było to, żeby wrzucić, nie wiem, na przykład jakiś element, który wypada ze strażników. Tam takie mózgi wypadają z tych dużych strażników, które możecie upolować. Ale dobra, poczekajcie, mam jakieś... Co dziś mamy szczególnego? Przed chwilą wsadzałem. Kryształ burzy. Okej. Okay. Modyfikacja... Zakończona. Zapłodnione jajo gotowe do wyklucia za 23 godziny. W tym jaju przesekwencjonowano materiał genetyczny. Masa, wzrost, czyli będzie zdecydowanie większy i delikatność wzrosła. Anatomia i kolor są niestabilne. Skany wskazują, że istota w środku ma potencjał genetyczny na to, by być bardzo duża i oddana, czyli nieco ją powiększyliśmy. No ale moi drodzy, jej jeszcze z nami nie ma, bo jak to wszystko w No Man's Sky'u bywa, nie? Musicie wziąć to pod uwagę, że będzie trzeba na to poczekać, więc sobie na to poczekamy. Oczywiście nie w tym odcinku, już nie dam rady, ale no postaram... Kurde, ekwipunek egzokombinezonu jest pełny. Jesus Christ, ja mam dużo niepotrzebnych rzeczy, które powinny być jakoś fajniej poukładane, no ale z drugiej strony nie mam na to czasu. Pastylki stworzeń. Wykluj jajo i zdobądź swojego nowego towarzysza. Jajo wciąż dojrzewa. No to, moi drodzy, niestety, tutaj muszę przerwać odcinek i w kolejnym odcinku zobaczymy, jak ten towarzysz nasz będzie wyglądał, bo jest to bardzo, bardzo ciekawe. Jestem mega, mega ciekaw. Mógłbym teraz przestawiać zegarek w No Man's Sky'u, ale nie za bardzo chcę to robić, no bo trochę bez sensu, znaczy w No Man's Sky'u, w systemie moim, w Windowsie moim, kurde. Mógłbym przestawiać zegarek, ale nie za bardzo mi się chce, więc jajo towarzysza wykluje się za 23 godziny. 54 minuty. Mam nadzieję, że to docenicie i poczekacie. No dobra, no to co? Do zobaczenia, cześć!